Także Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, żebyś Ty działał i Tobie ten czas oddaję, każde moje słowo. Niech Twoje namaszczenie teraz spocznie na mnie i niech się rozpoczyna czas Twojego głoszenia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. To słuchajcie, jak ktoś lubi mieć taki porządek i sobie pisze tematy, to ten temat dzisiejszy brzmi: jak utrzymać ogień? Jak utrzymać ogień? Jak utrzymać ogień? Trochę tutaj wyjaśnię, że przede wszystkim chodzi mi o to dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, że można relacje z Bogiem utrzymywać non-stop, na maksymalnym poziomie, mimo różnych problemów, mimo różnych zwątpień czy czegokolwiek. Jak robić, żeby nasza wiara wzrastała, żeby nie gasła? Można to robić. Zacznę może od tego też, że ja jestem tego przykładem, nie? Tak mówiąc nieskromnie, że można żyć z Bogiem non-stop i na maksa, dlatego że to nie jest to nasza jakaś wielka zasługa, dlatego że Słowo Boże mówi, że to jest sprawa Boga. Jest taki fragment w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, wersety 10b-13. 2 Tymoteusza 1, 10b-13. Jest tak napisane: On pokonał śmierć, objawił je w Ewangelii, życie swoje i niezniszczalność, dla której ja zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem i nauczycielem, i z tego właśnie powodu również to znoszę. Nie wstydzę się jednak, bo wiem, na kim oparłem swoją wiarę. Jestem pewny, że On ma moc zachować ten we mnie depozyt aż do owego dnia. To jest sprawa Boga, że On będzie trzymał w nas doświadczenie Boga, doświadczenie wiary non-stop na najwyższym poziomie. Nie ma co się bać, że kiedyś zgaśniemy, dlatego że możemy być maksymalnie rozświetleni cały czas. I to... Ja wielokrotnie słyszałem na przykład takie słowa pod swoim adresem, że on to zgaśnie, nie? Że trochę tam się jakoś zapłonął, ale za chwilę zgaśnie. Nawet jak byłem w seminarium, to słyszałem tam od różnych ludzi, co tam chwilę wytrzyma, nie? Ale generalnie to długo nie. Jak widać, żyję z Bogiem całkiem nieźle. I zawsze jak mi się wydaje, że już jest nieźle, to zawsze się okazuje, że jeszcze może być nieźle, że tak powiem, nie? I to jest doświadczenie dla każdego z nas, że zawsze może być maksymalny stan zażyłości z Bogiem i to jest normalne, że można z Nim żyć zawsze na maksa. Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 12 werset. On mnie poruszył już w Wielkim Poście w tym roku, dlatego że papież Franciszek, kiedy pisał list na Wielki Post, to cytował ten fragment. Ostatnio też mówiłem go na mszy, troszeczkę teraz więcej właśnie o tym wszystkim. W tym fragmencie Jezus mówi, że jak wzmoże się grzech, to ostygnie miłość. To jest Mateusz 24:12. To jest fragment, który cały czas jakoś mnie porusza, że jest im więcej grzechów, to nasza miłość stygnie. I naprawdę przede wszystkim to jest największe doświadczenie, że możemy Boga kochać i że On nas kocha. Nie ma większego doświadczenia. To już też się dzieliłem tym ostatnio na mszy, że Boga nie da zrozumieć się. Tak samo jak się nie da zrozumieć spowiedzi, nie da się zrozumieć mszy świętej, nie da się zrozumieć księdza tam do końca. Ale Pan Bóg nigdy nie powiedział: zrozumcie mnie, tylko zawsze mówi: kochajcie mnie. To jest ważniejsze od rozumu. To, czy go kochasz teraz. To, czy twoje serce teraz ma w sobie 30 stopni na plusie, czy może właśnie jest minus 1, minus 10, czy 0. Tutaj aluzja do pogody jest bardzo dobra, bo
bo łatwo to sobie wyobrazić. I każdy z nas ma taki stan w sercu teraz. Papież też, będę mówił generalnie, postaram się 20 minut wszystko tutaj zamknąć, 25 może. Także tak. Papież pokazuje diabła, to jest jakieś książki, teraz tego nie pamiętam dokładnie z jakiej, ale opisuje go jako kogoś, kto ma zimne serce, kto siedzi na tronie z lodu i nie może kochać. Taki jest opis diabła, który cytuje papież, że serce diabła jest zamarznięte. Po prostu no, u niego jest cały czas minus 100 stopni, jeśli chodzi o miłość Boga, jakąkolwiek miłość. Dla mnie to, czy to jest dla mnie, ja to czuję, że to do mnie trafia. Znaczy, czy do was, to nie wiem. W każdym razie jest też taki fragment w Apokalipsie, to jest 3 rozdział, 15 werset. Uważam, że chyba jeden z piękniejszych w ogóle rzeczy w Biblii. Można sobie pisać te fragmenty, potem do nich wracać. Ja je teraz tylko przywołuję tak bardziej z głowy. Tam jest napisane w tym fragmencie, Pan Bóg widzi człowieka, widzi, że dużo robi dla niego, nawet, że jest w stanie umrzeć, ale mówi, w tym wszystkim nie ma miłości do mnie. I to jest najgorszy stan, który Bóg opisuje. Apokalipsa 3:15. I to sami znacie też siebie, być może też ktoś z nas jest w takim stanie. Chodzimy do kościoła, ale w ogóle Bóg to jest ktoś bardzo odległy. Idziemy do spowiedzi, ale czy nam w ogóle chodzi o Boga, to jest z tym różnie. To jest najważniejsza walka w naszym życiu, ja tak uważam, żeby nasze serce płonęło miłością Boga. To się oczywiście dzieje wtedy, kiedy sam doświadczysz, że Bóg ciebie kocha i robi to non-stop, mimo grzechów i w nich. I potem każdego dnia sam też żyjesz miłością Boga. Dzięki temu się modlimy, dzięki temu śpiewamy, dzięki temu piszemy, dzięki temu myślimy. Wszystko dzięki miłości Boga. Generalnie apostołowie też mieli z tym problem. W takim sensie, że widzieli bardzo dużo cudów. Na przykład u Marka 6, rozdział 8. Widzieli, jak 5 chlebów i 2 rybki trafia do 5000 mężczyzn. 7 chlebów i kilka rybek do 4000 mężczyzn. I cały czas też mają zimne serca. Albo przykład, jeśli chodzi o Stary Testament, taki bardzo też obrazowy. Jest opowiedziana historia Noego, który budował arkę. Też do tego nawiązuje Pan Jezus w swojej Ewangelii. To jest Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 26 werset. I tam jak właśnie czytamy te historie, to widzimy, że Noe budował arkę przez 120 lat. Chociaż było bardzo gorąco, nie było deszczu, a ludzie i tak to mieli wszystko w nosie. Przez 120 lat chłop budował, mimo że deszcz nie padał, a oni przechodzili i żyli tak, jak żyli. Jezus do tego nawiązuje. Widzimy cuda i nic. Jesteśmy na mszy i nic. To jest kwestia twojego serca, że może trochę ostygło. I mojego serca. I tak, jest tylko jedna osoba, która nam chce zabrać miłość Boga. Jest to diabeł oczywiście. On jest tym, który kradnie doświadczenie miłości Boga jako pierwszy. I to jest, ja to widzę u siebie i to widzę też wszędzie w naszej wspólnocie też, że jak wchodzimy w grzechy, to potem się wszystko sypie. To się sypie msza święta, to się sypie moja modlitwa, twoja modlitwa. To też się sypią nasze spotkania. W takim sensie, jak ktoś jest w grzechach już jakiś czas, to po co ma przychodzić na spotkania?
jest bez sensu, nie? Ksiądz coś ględzi. Jeszcze inne rzeczy. To się zawsze zaczyna od grzechu. Zawsze. Jak nie możesz przyjąć komunii, to się nie dziw, że po prostu diabeł wtedy mówi: bardzo cię serdecznie witam i w ogóle twoje serce oziębiam, chociaż wydaje ci się, że jest wszystko ok. Papież mówi, że to doświadczenie tak bardzo krótko jest zabierane przez fałszywych proroków, jakich słuchamy, i też to dzieli, że są wśród nas zaklinacze węży, on tak to mówi, i na przykład tym, co nas zaklina, czyli wiecie, że coś takiego, co sprawia, że potem zachowujemy się jak wąż, że musimy tam zatańczyć, nie? Trochę tutaj się zgiąć, tam jakoś tam wygiąć, albo język tam, nie? Wystawić. To jest taki obraz papieża. Mówi, że po pierwsze, takim kimś są ludzie. To mogą być wasi znajomi ze szkoły. Ktoś, kto sprawia, że tutaj się modlimy, czy w domu się modlimy, a wobec nich to tak musimy trochę poudawać. Czy musimy, w cudzysłowie, nie? Chcemy. Chcemy poudawać. Zawsze chodzi, wiadomo, o opinię ludzką, żeby ktoś mnie nie wyśmiał, bo ktoś powie: taka wierząca jesteś, nie? Widziałam, że tam, nie wiem, polajkowałeś zdjęcie jakieś tam, nie? Z wojska albo coś innego. Tymi zaklinaczami też są nasze emocje, że tak samo, nie? Gra jakiś tam grajek, mówi, że właśnie ci się nie chce i ty po prostu mówisz: no okej, nie. Nie chce mi się i mnie nie ma teraz na wojsku przez miesiąc, nie? Albo mnie nie ma na mszy przez jakiś czas. To są emocje nasze. Potem może taka jeszcze tam dwie rzeczy, że też ci zaklinacze też mówią, że na przykład jest tylu młodych ludzi, a żyją bez wspólnot i wszystko jest ok. To nie jest prawda. Nie żyją ok. Żyją gdzieś tak, trochę znając Boga, ale generalnie jak jesteśmy we wspólnocie, jak tu jesteśmy raz, to uważam, że bardzo dużo nam zabiera to, że potem nas nie ma. Bardzo dużo. Mamy takie doświadczenie, nie ma kogoś na spotkaniu, wchodzi w grzech, jeden, drugi, trzeci i już leży ta osoba. W takim sensie uważa, że właśnie Pan Bóg jest odległy, daleki. Po co się modlić, po co tam, po co nie palić, po co nie pić. Wszystko można, nie? No tylko co się potem dzieje z nami. Jeszcze taka jedna rzecz tutaj, że często mamy takie dziwne poczucie, że jesteśmy grzeszni. I dlatego może Bóg nas nie kocha, albo musimy być tacy ładni, to wtedy Bóg nas przyjmie. To nie jest prawda, gdyż Bóg nas kocha maksymalnie w grzechach teraz, w każdym naszym grzechu. Też papież mówi, że mamy szarlatanów pośród nas i oni nam zabierają doświadczenie, że Bóg nas kocha. To są używki, czyli właśnie papierosy, alkohol, jakieś sprawy też z nieczystością. I to jest coś, co też nam zabiera Boga bardzo szybko. I potem się pytamy, a gdzie jest Bóg, nie? No niestety, jak coś nam zabiera Boga, to potem trzeba się spytać, dlaczego za tym poszedłem, a nie gdzie jest Bóg. I też papież potem jeszcze mówi, że też są takie relacje, które też nam zabierają Boga. Więc to sami wiecie, jak to jest u was. Przechodzimy już teraz do bardzo pozytywnych rzeczy, bo to nie jest tak jak właśnie zacząłem. Można to zachować, to może być maksymalne. Można być z Bogiem non-stop na miesiącu miodowym. Non-stop. Ja tak mam już od jakiegoś bardzo długiego czasu. Od 2017 roku, od Środy Popielcowej, kiedy Pana Boga spotkałem tak bardzo mocno i konkretnie. Można to mieć cały czas. Mimo grzechów, bo mam też mnóstwo grzechów. Nawet teraz też mam mnóstwo grzechów, niestety, ale pójdę do spowiedzi i już, i będę bez grzechów. Przynajmniej przez chwilę, potem znowu przyjdą grzechy.
I w całym jakimś naszym porąbaniu historii, we wszystkim możemy doświadczać tego, że Bóg nas kocha. Teraz naprawdę nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby tak mieć. Każdy z nas może mieć maksymalny poziom z Bogiem non-stop. Każdy. Bo jesteśmy Jego dziećmi i możemy być non-stop u Niego na kolanach. I pamiętajcie, że jak zawsze jest grzech, to zawsze jest odpowiedź Boga, czyli Bóg daje łaskę swoją i nas zbawia. Więc tutaj nic nas nie może powstrzymać od tego, żeby do Boga wrócić. Mamy też takie konkretne narzędzia, czyli Pismo Święte. Zawsze jak gdzieś czujesz, że twoje serce stygnie, to warto Pismo Święte na minutkę dziennie i wszystko wróci. Msza Święta, wiadomo, bez mszy nie ma życia z Bogiem, to nie ma co tam się jakoś łudzić. Nawet czasami jak jest trudno, jak jest nudno, ale tam będzie Jezus na tej mszy, tam będzie komunia, to nas ratuje. Mamy modlitwę, możemy się modlić, wołać. Jak widzisz, że ci serce stygnie, to wołaj. Boże, daj mi Ciebie doświadczyć. Wtedy też się można spotkać w dwie osoby z wojska, powiedzieć, że masz jakiś kryzys, że masz jakiś problem. Wtedy wystarczy położyć ręce, powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, niech serce będzie rozpalone, amen, i będą się działy cuda. Mamy też wspólnotę. No to naprawdę uważam, że bez wspólnoty bardzo trudno dzisiaj doświadczać Boga tak bardzo, bardzo blisko. Oprócz tego też właśnie powinniśmy sami też walczyć o siebie i też o siebie nawzajem. Mamy też te margaretki z wakacji. To jest taka modlitwa siebie nawzajem, za siebie nawzajem. I o tym też pamiętajcie. Do tego wracam też, bo to już mi też za mną to chodzi. Ale w czwartki mamy adorację w ciszy. I naprawdę warto na przykład przyjść raz w miesiącu, jak widzisz, że czyjeś serce stygnie. Pół godziny, tylko w intencji innej osoby. Że na przykład przyjdziesz, bo widzisz, że ktoś odchodzi od Boga. Do tego wrócimy też jeszcze i będziemy o to walczyli. Już ostatnio już było parę osób, ale warto na pół godziny. Też już nie gadajcie, że tam każdy ma tam jakieś tam nie wiadomo co. Pół godziny to każdy jest w stanie znaleźć, żeby znaleźć Boga i żeby Bóg nas znalazł. Także to będę o to walczył, bo wiem, jak Bóg też przez to działa. I ostatnia już rzecz, że naszym największym ratunkiem jest spotykanie Boga dzisiaj. Największym ratunkiem, żeby serce rosło, żeby nie było 20 stopni, a 30 i nawet więcej, to jest chęć i głód spotkania Boga dzisiaj, teraz. Jest taki fragment w księdze proroka Izajasza, 43 rozdział, 18 werset. Izajasza 43, 18, w którym jest napisane, że Bóg robi nową rzecz teraz. Że Bóg przygotowuje nowe rzeczy teraz. I tam szczególnie też Pan Bóg mówi, żeby nie wspominać rzeczy dawnych, tylko żeby się otwierać na rzeczy nowe. I teraz tak. Wiadomo, że tak jak też mówiłem to w tym wstępie, że warto spisywać swoje świadectwa, takie super doświadczenia Boga. Wiem, że to część z Was już to robi bardzo regularnie i w ogóle. Więc to jest bardzo, bardzo cieszące. Jak jeszcze nie masz spisanych dwóch świadectw, że Bóg Ciebie dotknął, to spisz się po tym spotkaniu. W sensie z kostką, nie wiem, z czym tam jeszcze z innym, nie? Po prostu jak spotkałeś Boga, spotkałaś, to jest najważniejszy moment dla Ciebie, to warto to mieć spisane. Nawet w Wordzie, nawet na pulpicie, czy nawet w telefonie. Jak tam scrollujemy i widzimy.
Ale właśnie chodzi o to, żeby się na tym nie zatrzymywać, tylko spotykać Boga każdego dnia i każdego dnia też przygotowywać i spisywać nowe świadectwo, czyli jak Boga spotykasz. To, co robimy też tutaj na tych spotkaniach po modlitwie, że jest taki moment, żeby powiedzieć swoje świadectwo z tygodnia, to słuchajcie, powinniśmy tak naprawdę wszyscy mieć jakieś takie jedno świadectwo. Może niekoniecznie od razu je powiedzieć, bo by nam to zajęło dużo czasu, ale mieć w głowie i spisane to tak, serio. W takim sensie właśnie każdego dnia wieczorem na przykład zobaczyć, jak Bóg do ciebie dzisiaj przyszedł. I sobie to krótko zapisać. I takie jedno najważniejsze wydarzenie, pamiętać o nim. I być gotowym na teraz jeszcze więcej od Boga. Z Bogiem jest zawsze dzisiaj. Pamiętajcie, że Bóg dzisiaj zawsze daje, że Bóg dzisiaj daje łaskę. I mówi, że dzisiaj jest czas zbawienia. Dzisiaj, nawet nie wczoraj. Tylko jak wczoraj spotkałeś Pana Boga, bo coś było ekstra, to wiedz, że dzisiaj będzie jeszcze więcej. Bo tak robi Jezus. Że nie jest taki, że tylko ogranicza, a potem to już tak tylko tam raz na jakiś czas. Zawsze mnóstwo. To, co dzisiaj też chcę, żebyśmy zrobili, to żebyśmy Panu Bogu powiedzieli na nowo tak. W takim sensie pomodlimy się za chwilę, żeby Bóg znowu mógł do nas przychodzić, teraz, w tym momencie. I każdego dnia o to prosić. Już tutaj właśnie bardzo, bardzo ląduję. I tak, w życiu Pana Jezusa i w naszym życiu są takie trzy elementy. Po pierwsze, słyszymy, że Bóg nas kocha. Nawet to potrzebował usłyszeć Pan Jezus. I to usłyszał na samym początku, jeszcze nic nie zrobił, a już usłyszał, że go Ojciec kocha. Przed chrztem. Bo gdyby umarł na krzyżu i zrobił dużo cudów, to wtedy można by powiedzieć, Pan Bóg go kocha za to, za te cuda, za te inne rzeczy. A Pan Bóg to mówi zawsze bezinteresownie. Jak jeszcze nic nie zrobimy. Albo zrobimy grzechy. Wejdziemy w grzechy. Druga rzecz to jest namaszczenie Duchem Świętym. Jezus to przeżył i my też to przeżywamy. Tutaj się chwilkę zatrzymam. To jest taki temat, pewnie, w którym jeszcze będzie konferencja. Ale warto się modlić, żeby Twoje słowa były namaszczone Duchem Świętym. To znaczy, że jak będziesz mówić, to będzie przychodził Bóg. I to jest dla każdego. Że to nie będą tylko słowa takie ludzkie, tylko powiesz trzy słowa i przez nie trafisz do tych osób, do których masz trafić. Ja tak robię każdego dnia, że się modlę o to. Czasami oczywiście zapomnę, wtedy jakość moich słów jest gorsza. Ale jakbyśmy o tym pamiętali, to byśmy przemieniali wszystko. Nawet jakaś rozmowa przy obiedzie, to by się skończyła po prostu tym, że Bóg przychodzi, uzdrawia i działa wielkie rzeczy. Wszędzie. Non stop. I ostatni etap życia Pana Jezusa to jest posłanie. I to też jest nasze życie. Jak mamy takie trzy elementy, to znaczy, że żyjemy bardzo mocno z Bogiem i zawsze o to warto walczyć, żeby robić te trzy rzeczy. To znaczy, żeby mieć świadomość, że Ojciec Ciebie kocha, że jesteś Jego synkiem, córką, że Bóg przez Ciebie działa, że Twoje słowa są namaszczone Jego ogniem. To znaczy, mówisz w klasie i po prostu cała klasa się nawraca, albo cała szkoła się nawraca i spotyka Boga. Jest to możliwe w Duchu Świętym. I to Was do tego zapraszam. I po trzecie, jak też głosimy Pana Jezusa, jak się modlimy o uzdrowienie, to wtedy też się dzieją wielkie rzeczy.
Pytanie też takie będzie na grupce dzielenia, ale już je tam wyprzedzam troszeczkę. To czy masz takie doświadczenie, że się już za kogoś modliłeś o uzdrowienie, na przykład w domu, na ulicy? Warto to robić, dlatego że jak wracamy do tych trzech rzeczy, to przychodzi do nas miłość. I ta miłość nasze serce grzeje. Jesteśmy wtedy grzejnikami i możemy ogrzewać innych. Już tylko na marginesie. Jak słyszycie, już właśnie ledwie, także już znak bardzo mocny. Za chwilę też będą święta, dokładnie za 10 dni. I ten czas, kiedy się zjedzie do was rodzina, wasi kuzyni, kuzynki, to też jest moment, w którym można dać im Boga. I po to jesteśmy tutaj, po to tego słuchamy też, gdziekolwiek tam na świecie, żeby podczas świąt dać komuś Boga. To znaczy spróbować naprawdę żyć z Bogiem i wtedy zobaczysz, co się będzie działo i jak twoje serce będzie bardzo gorące. Wiadomo, taka prosta rzecz na przykład, że można powiedzieć, wyskoczyć, że tak powiem, jak z choinki, że można zaproponować, że na przykład w tym roku przed Wigilią odczytacie fragment Pisma Świętego. Wiadomo, że dla wielu waszych rodziców to może być szok i wtedy mogą powiedzieć, co ten ksiądz ci zrobił. Ale to niech sobie mówią, niech sobie myślą. Ale ktoś usłyszy fragment Biblii, która ma moc uzdrowienia, wskrzeszenia, wszystkiego. Bo to jest Słowo Boga. Zachęcam. Wiadomo, to jest pewnie czasami trudne, bo wiadomo, że nasi rodzice często mają różne podejście też do wiary. I też czasami te święta też są czasami dziwne. Mam nadzieję, że u was tak nie jest, że tam tylko jakaś okazja do spotkania, tylko i tam jakichś prezentów i potem się zaczyna balanga jakaś z wujkami czy tam wśród wujków. No wiadomo, to jest tam różnie, nie chodzi, żeby ich oceniać, ale można spróbować dać Boga. A już tym bardziej, jak macie kuzynów czy kuzynki w swoim wieku, po prostu aż się prosi, żeby opowiedzieć, słuchaj, mam taką wspólnotę, przychodzę, jest na niej 40-50 osób młodych, dzieją się cuda, Bóg zrobił to i to, a jak już ktoś doświadczył, to już w ogóle, nie, to po prostu, jak mieliśmy spotkanie ostatnio, to ze 30 osób mówiło, że tam Pan Bóg albo uzdrowił, albo przyszedł tak konkretnie, więc tego nie trzymajmy dla siebie, tylko na Wigilii, wiadomo, tam przy karku, który będzie leżał i na was patrzył. To jest dobry moment też, żeby dać Boga. Temu karpiowi to już niekoniecznie, ale ludziom żyjącym jak najbardziej. Od tego momentu się może zmienić wszystko. Wiadomo, że mamy duży opór też i się bardzo boimy, ale to tylko ludzie z odwagą i wiarą zmieniają świat, więc to tacy jesteśmy. Teraz proszę, żebyście zamknęli jeszcze oczy na chwilkę. Chciałbym, żebyście może po raz pierwszy, albo może po raz któryś powiedzieli Bogu tak, chcę Ciebie, chcę, żebyś przychodził, chcę, żebym Ciebie widziała, żeby moje serce było gorące, żeby moja modlitwa była z jajem. Taka konkretna, pełna mocy, pełna doświadczenia. Żeby odchodziły lęki, kiedy zobaczysz, że ktoś w rodzinie jest chory i ktoś ma jakiś problem z nogą albo z ręką. Żeby to odchodziły te wszystkie obawy. Tylko żeby przyjść tam i zanieść Boga w imieniu Jezusa. Spróbujmy teraz powtórzyć. Panie Jezu. Panie Jezu. Chcę Ciebie na nowo zaprosić. Chcę Ciebie na nowo zaprosić. Żebyś był moim Panem. Żebyś był moim Panem. Żebyś był moim Zbawicielem. Żebyś był moim Zbawicielem.
żeby moje serce było gorące. Żeby moje serce było gorące. Teraz. Teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjdź Duchu Święty. 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 Przyjdź Duchu Święty.